Proszę Państwa, jesteśmy po przejściach dramatycznych niezwykle. Niedoszły ingres Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa przypominał w nastroju taką scenę filmu Zmierzch Bogów, ślub baronessy von Essenbeck. Rzeczywiście, no, coś, widowisko jakieś takie niesamowite, ale no, trzeba przyznać, że ten finał był do przewidzenia. Zwłaszcza kiedy okazało się w sobotę wieczorem, że Benedykt XVI dostał tłumaczenie niemieckie wszystkich dokumentów IPN-owskich dotyczących księdza arcybiskupa Wielgusa i po czym wykonał telefon do księdza arcybiskupa z poleceniem rezygnacji, czy z prośbą o rezygnację, czy z poleceniem rezygnacji. Tego to już nie wiemy. W każdym razie oznacza to, że Benedykt XVI dopiero w sobotę wieczorem tak naprawdę zapoznał się ze wszystkimi materiałami dotyczącymi tej sprawy, a to stawia pod znakiem zapytania prawdziwość twierdzeń księdza arcybiskupa Wielgusa, że w rozmowie z papieżem powiedział mu wszystko. To niestety nie poprawia nie poprawia wizerunku księdza arcybiskupa w naszych tutaj oczach, dlatego że widać wyraźnie, iż przyznawał się on do kolejnych zarzutów w miarę ich dokumentowania.